Serdecznie witam Cię w mojej szpiegowskiej rezydenturze, czyli w tym oto miejscu, pomiędzy tymi drzwiami a tymi schodami. Wciśnięty jestem w kącik szpiegula, czyli zaczynamy Szpiegul News. W zeszłym tygodniu opublikowałem nowy odcinek OSS Okiem Służb Specjalnych, jeśli mnie pamięć nie myli, to 66, zatytułowany Fan Klub Sympatyków Bursztynu. Tak, mamy FSB, ale mówię w nim o tych hiszpańskich nurkach, o których było głośno, którzy to co to niby wyławiali bursztyn w nocy, w czasie sztormu, no po prostu w najbardziej sprzyjających możliwych warunkach. Opowiadam o tym, o co mogło chodzić, o co chodziło, co ustalono, czego nie ustalono, co ustaliły służby państwowe, co już zostało wyjaśnione i jak wiele rzeczy trzeba jeszcze wyjaśnić. Oczywiście nie my to będziemy robić, zwykli szarzy obywatele, ale służby państwowe i zostawiamy to w tych dobrych rękach. Co jeszcze w tym odcinku? W tym odcinku opowiadam również o tym, w jaki sposób amerykańskie firmy sprzedawały sprzęt do inwigilacji chińskiej bezpiece. Chińska bezpieka dzięki temu sprzętowi inwigiluje dzisiaj ludzi mniej lub bardziej winnych, a ogromną rzeszę niewinnych również też inwigiluje tym właśnie sprzętem. Dlaczego ten handel nadal się odbywa? Co ten sprzęt daje? Dlaczego Chiny same nie produkują takiego sprzętu, tylko nadal sobie ściągają? Znaczy oni produkują jak najbardziej, ale dlaczego jeszcze nie produkują, w ogóle nie odcięli się od sprzętu amerykańskiego? O tym wszystkim właśnie opowiadam. Poza tym jeszcze opowiadam o tym, w jaki sposób Wielka Brytania radzi sobie z dezinformacją. Opowiadam o modelu, który powstał w roku 2018, to jest akronim słów RESIST. Jest to model zwalczania dezinformacji na szczeblu rządowym, międzyresortowym. To jest już strategiczne zwalczanie dezinformacji. Ten model już został przetestowany przez ostatnie 4 lata, to już jest 5 rok. No i już mamy model RESIST 2, zostały wprowadzone zmiany, uzupełnienia i tak dalej. O tym wszystkim opowiadam, jak to działa. Świetny materiał, masa, ogrom wiedzy. Serdecznie polecam. Nowy odcinek cyklu SPD, czyli Smutni Panowie 2. Rozmawiam ja oraz Artur Dubiel na jego podcaście, czy w jego podcaście na celowniku, w ramach cyklu oczywiście SPD. I o czym rozmawiamy? Rozmowa bardzo ciekawa, dlatego że rozmawiamy o wyzwaniach i zmianach kontrwywiadu. Dziś i jutro, może nie pojutrze, ale dziś i jutro, o świadomości i kulturze wywiadowczej, kontrwywiadowczej, ponieważ my się zajmujemy przede wszystkim kontrwywiadem w tej rozmowie, w tym naszym cyklu, w tym o konkretnym odcinku. O nadmiarze informacyjnym, bombach megabitowych, jak sobie z nimi radzić, a więc o nadchodzącej, już ona się rozpoczęła, rewolucji analitycznej w służbach specjalnych. Mówimy również o wielu innych rzeczach, jak to my. Ale odcinek jest już dostępny, serdecznie polecam, odsłuchaj go sobie, jest naprawdę fajny, jest co posłuchać. W naszej blogosferze typu intelligence, czyli wywiadowczej, pojawiło się nowe, nowiuteńkie, świeżutkie. Mirek Szczerba postanowił ugościć nas i nasze uszy ukontemplować podcastem, nowym podcastem, który jest uzupełnieniem jego bloga. Podcast nosi nazwę, z tego co pamiętam, nie pamiętam, Source Intelligence, ruszył z nim z kopyta, już nagrał kilka fajnych odcinków. Niemal w każdym takim odcinku jest taki tak zwany case osintowy, to znaczy mamy temat główny i w ramach tego tematu Mirek dokładnie nas prowadzi i pokazuje, co znalazł, gdzie znalazł, jak znalazł w źródłach właśnie osintowych. I zwykła informacja robi się informacją nieprawdopodobnie rozbudowaną. Bardzo ciekawe porusza tematy, no co ja dużo mówić. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że podcast będzie rósł i trwał, a nam pozostaje go tylko odsłuchać. Rewolucja analityczna w służbach specjalnych trwa, a odczuwa ją CIA, a konkretnie to odczuwa ją dyrekcja operacyjna CIA, która skarży się, że jest pomijana przy reformach, które obecnie mają miejsce. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duże środki i siły są w tej chwili przesuwane w stronę osintów, to konkretnie wykorzystania osincie w działaniach wywiadowczych i nowy dyrektor CIA do spraw Open Source Enterprise, Randy Nixon, on robi wszystko, żeby przyspieszyć wykorzystanie osintów w służbach.
To jest przyszłość. O tym mówi Mirek Szczerba na swoim blogu. O tym mówiliśmy ostatnio w cyklu SPD. Także naprawdę jest coś, co się dzieje. Zmienia się również sposób rekrutacji do służb specjalnych. Otóż Centralna Agencja Wywiadowcza CIA utworzyła zupełnie nową platformę rekrutującą ludzi do pracy. Owa platforma nosi nazwę MyLink. Jest to nowiutki portal rekrutacyjny. Co ciekawe, to jest bardzo interesujące, ten portal pomaga służbom amerykańskim, konkretnie CIA w tym, aby docierać do obywateli USA, do Amerykanów, których CIA byłaby gotowa i chętna do wykorzystania w swoich operacjach wywiadowczych. To oczywiście jest nie koniec, ponieważ również w NSA rok 2023 to jest rok ogromnej rekrutacji. Co to jest NSA? Narodowa Agencja Bezpieczeństwa? No to są ci, którzy właśnie obsługują m.in. system Echelon, albo też zajmują się zabójstwami ekonomicznymi. To są takie kategorie, o których już mówiłem na moim blogu, na moim podcaście. Szeroka chyba znana kategoria. Niemniej jednak, co robi NSA? NSA w roku 2023 zamierza zatrudnić, uwaga, 3000 nowych pracowników. 3000 nowych pracowników do misji zagranicznych, wywiadowczych, a także dla celów ochrony, obrony cybernetycznej. Zmiany w służbach specjalnych. W Wielkiej Brytanii nowa doktryna wywiadu wojskowego wprowadza bardzo interesujące założenia. Przede wszystkim wywiad odbywa się już na szczeblu rządowym, tak było niby zawsze, ale międzyresortowym. Dlaczego? Dlatego, że wywiad nie jest już tylko wydzieloną jednostką, która prowadzi ten wywiad. Wywiad jest rozumiany już znacznie, znacznie szerzej. Tutaj chodzi o taki międzyrządowy charakter współpracy. I to po pierwsze międzyrządowy pomiędzy resortami, ale również pomiędzy rządem a partnerami, jak również pomiędzy rządem a sojusznikami kraju, jakim jest Wielka Brytania. Ta doktryna jest o tyle ciekawa, że ona uzupełnia to, w czym naprawdę wywiadowcy wojskowi są dobrzy, czyli w sposobie zdobywania i w ogóle całej wiedzy o przeciwniku, o krajach neutralnych, o sojusznikach, przede wszystkim o przeciwniku, o jego siłach i środkach, po to, żeby pokonać, żeby sobie po prostu poradzić w przypadku wojny albo też tych takich różnych wojen podprogowych, to znaczy tych, które nie są wojnami energetycznymi. O co rozszerza tą ową działania wywiadu? Otóż o wiedzę, o zrozumienie psychologicznych i poznawczych aspektów, które takie kształtują lęki, które kształtują wiedzę o przeciwniku, które mają wpływ na tego przeciwnika, a więc chodzi o zdobywanie wiedzy o aktorach, którzy mają wpływ na przeciwnika, czyli cała sfera kulturowa. No cóż, nowoczesne operacje wymagają zrozumienia środowiska operacyjnego, środowisk, jak to się mówi, podrzędnych, a także różnych istniejących sieci, istniejących pomiędzy nimi sieci. Ja o wojnach sieciowych, o network, już mówiłem i tutaj sobie zapisałem w 57. odcinku OSS Okiem Służb Specjalnych pod tytułem Bez Niczego serdecznie zapraszam. Zmiany mogą być na dobre, a zmiany mogą być na złe. Mogą również zmiany być zaplanowane, jak i zmiany mogą wynikać po prostu z sytuacji. Mamy pożar, trzeba go gasić. I to właśnie wydarzyło się w Wielkiej Brytanii. Otóż MI6, czyli wywiad Jego Królewskiej Mości, bo już tutaj jest król Wielkiej Brytanii, wywiad Jego Królewskiej Mości, zupełnie przypadkowo dopuścił się tego, że ujawniono plany budynku, plany lokalizacji budynku, w którym działała od lat szkoła szpiegów brytyjskich. MI6 tam szkoliło swoich ludzi. Ta szkoła stoi już pusta, ona już nigdy nie będzie szkołą szpiegów. Szpiedzy oczywiście się szkolą w innym, utajnionym miejscu. W Wielkiej Brytanii ujawniono pluskwę w samochodzie rządowym. Nie była to pluskwa, która podsłuchiwała rozmowy, natomiast to był lokalizator GPS. Sprawa jest o tyle dziwna, że on znajdował się w zapieczętowanej fabrycznie skrzynce samochodu dostarczonej bezpośrednio z Chin, co tu dużo mówić. Oczywiście urzędnicy chińscy mówią, że absolutnie to nie oni, to nie ma nic wspólnego z Chinami. Niemniej jednak cały tabor rządowy zaczął być rozbierany, przeglądany do ostatniej śrubki.